Dobry. Dobry. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Jak lany poniedziałek, święta to urodziny. Siema wujcie, od nas najstarszy. Cześć. Hello. Hello. Cześć kuzyn. Cześć. Witam. Rodzina jest najważniejsza, musi się wiadomo, trzymać razem. Wiadomo, wujcie, że najważniejsza. No, wiecie po co przyjechałem, nie? Do cioci Jasi. Do cioci Jasi. Boję się. Ciocia. Boję się. My się tam ugadali, ten. Jak to on się nazywa? Knur z bolidup? Mówi, że mi płacisz. Dawaj, co się należy. Co tak mało? Przeliczyć musi. To umawialiśmy się na dwa razy więcej. To pierwsza rata. No. A niech będzie. Ale słuchaj, Adrian. Mam jeszcze coś. No. Matko Bosko. Proszę. Elektryczno. Może być? Przecież ja ich jadę dzisiaj odwiedzę. No. Ale mogą się wysmarować po wizycie? Mogą. To dam im na koniec. Okej. Okay. Wielkie dzięki. Jestem ciocia z ciebie dumny. To przecież ten celebryta do mnie tak zawsze pisał, jak mnie zapraszał. On jest tam gdzieś z okolic Sławna, taki sławny celebryta rolniczy. Ten. Wróg Batmana? Jak on się tam zwał? Yorker? Farm. No. I jego tato, ten... Husky Farm. Ten, jak to? Mąż żony z Hollywood, czy jak on się tam nazywał? Tak. I on do mnie... Dziadek z Hollywoodzki. Słuchaj, stary, masz jak w banku. No to przyjdziemy z wizytacją, wujcio. Jak to, żeś naprawił tego koloska? No chodzi, to musisz się Michała spytać. On też naprawiał. No opowiadaj, jak to tam chodzi? Dobrze chodzi, nie? No to kopnij. A powiedz mi, czy będzie reklamacji, projekt reklamacji, remont projektu? Jeszcze później... nie było projektu. Nie było? Projektu. Piaskowania też jeszcze nie było. No. Piaskować nie piaskujemy. No nie mów. Nie piaskowałeś silnika od środka? Nie. Co ty? Matko Boska, kaszaniarz będzie smutny. Kto będzie chciał przez wlew wypiaskować, to łapy ucięte, nie? Jejku. I zobaczcie, na prawdziwym paliwie jeżdżą. Nie to, co celebryty, bo mają tam tasiemkę wokół filtra. I mają przypadkiem taki kolor. Nie, no to jest normalne. Albo B0, albo B7. Nie? No i elegancko. Jada nie wybiera, nie? No. To jest tak. Chwytak, co teraz może do obory. A chciałem wam powiedzieć, że ci, co wam buchnęli ten wizerunek traktora. Tobie, Mariusz, to mnie subskrybują od niedawna. O. Masz chociaż dzięki nam widza więcej. Ale no. Przynajmniej masz coś na miniaturkę do wsadzenia porządnego, nie? A jak? Nie ma to jak porządne maszyny. Weź Mariusz go. Odpal, daj posłuchać prawdziwej bestii. Ja ci go odpalę. Miała być jeszcze estetyka, ale to wychodzi. O! Chodzi jak prawdziwy Ursus. No i co, gratulacje się należą. Dobra robota! W Niku nie robiliśmy. W 19 górę robiliśmy. Na żywo słychać bez. No, bardzo fajnie. Oczywiście, oczywiście to inaczej gada na tablecie, inaczej na kamerze, ale bajka. Na kamerze tak. No, tak szczeka, nie? Chodzi. Aż miło posłuchać. Trochę gliżej, nie? Gliżej i słychać, bo jak u Przemusia Z, nie? Pozdrawiamy Przemka. Najlepiej jak on tak jest już orzej do Olwań, to niech tej gazu się upuszcza. Do Uwrocia. No. Teraz musimy zaprezentować moim nowym subskrybentom, super ciapkom, co to sobie pożyczyli ten traktor. Pal, kuzyn. Mariusz, dawaj. Tylko wejdź, żeby cię nie przejechał. Zaczyna mnie nie przejechać. Z kichaczem były ostatnio problemy, ty. O. To jest trzeci czy czwarty. Chodzi jak KM-ka, nie ten dłubnik na koparka. No i to jest prawdziwa polska maszyna. A ja ci powiem, że te dwa celebryty ze Sławna ci zazdroszczą.
kupiły taki, tylko cały zielony i żółte koła. Nie widzicie? To znowu nagraszcza. To jest porządna maszyna. Luźny, luźny. Ale wiatru nie potrzeba. Nie, to jest od sprężary. No wiem, wiem, dlatego mówię, wiatru nie potrzeba w bańce, nie? Może będzie miał a już kiedyś no 14 ze zbożem jeździłem, ale zwykłym, bez turbo. Teraz idziemy na następny. W życiu jeździł? Ale ze 4 razy. A kurczę, bo nieraz przyjadą w zawie, no co czapkę jeździł jeszcze przejść kamień, czy dożywił? Jeździłem, teraz następne. Oj, nagrał się samochód, który odwiedzi klauna, ale to dobrze, że to będzie później puszczone. Limuzyna. O. Teraz najładniejszy Perkins w kraju, tak? Nie, to wiesz, on jest trochę tam. Ale fajny, fajny. No to wiesz, dobrze wygląda. No, jak wujek zrobi, to nie ma tam, żeby coś nie działało, nie? Ile 3 lata to jest, będzie, nie? Był zrobiony. Kiedy to ja swojek tak poogarniam? No Mariusza był cały dobry, opony i to 11 chyba wrzucił w niego. Mhm. Wiesz, silnik był robiony, nie? A tu to Michał już musiał. Też był na chodzie do końca, nie? A te kabiny jak sobie chwalicie? To jest Bartesco, akurat super, bo te wszystkie inne... No właśnie kabiny... słyszałem, że to jest z plastelinki. U Andrzeja rozwalaliśmy od nowa, Michał widziałem, oglądałem. A tu jest Bartesco, nie? No. Nie wiem, czy oni jeszcze takie robią, ale myśmy z tą kabiną kupili go, nie? Muszę kiedyś sobie taką sprawić dużą, tylko będę potrzebował jedną rzecz przerobić jak we Fendzie, żeby przednia szyba szła do góry. Aha. No, gospodarstwo bardzo ładne, miło popatrzeć. To jest od nowości ten, to był niebiesko-żółty, nie? No, to tak jak ten nasz 55 też był niebiesko-żółty. A z ciążnikiem ma założone się kurice nim, nie? No. Meprozet, Międzyrzec, Podlaski, Mechanicznik. Tak, Lacinę. O, matko boska! Z litrów, to wiesz. Życie tak. Człowieku, jak to ty tym skręcasz po polach? To nie jest na testu, nie? To jest Andrzeja. To jest Andrzeja wpryskiwacz. O matko, jeździłem 660, no do no, pionu gorwało, nie? Nie, ale nie wydalamy jeszcze nigdy, nie? Nie ruszyłbyś, panie. Nie. Chyba tylko, że w niebo. A nie, choć no to obciążniki są, no zobacz. No ale jak go zalejesz do pełna, to ho. Się śmieje, nie? Opony to wejdą tam na wysokość obciążnika, nie? Ten na remont czeka, po żółtym, nie? No. Ale jeszcze robi, nie? Przy ziemniakach, przy sianie. Na nim była oryginalnie puszka wrzucona, orzeszek, ten co tłuczesz szybko, nie, wiem. Tłuc, nie? Najgorsze kabiny możliwe. Ale nie pisał brzmiący deski na tej porządku u nas, nie? No tylko ja mam tak. I to kupiłem na 400. Sobie znajomy kupił tą dużą, a nie pasują te duże do ciała. Aha, nie, ona nie bardzo. Aż tu się kończy, wiesz, i 400 wydałem, nie? No szyba się wypchnęła, bo Marek... O, jeszcze minąłem kultową 14. Jo, tam co się widzą, będzie mi o nią pytają. A Michał na każdym filmie mówi, o co chodzi. Bizon jest... No to idziemy jeszcze do Bizona. Oj. Moja ulubiona marka, nie? Ale jeszcze żółtego nie miałem. Ilmak nie miałeś. Ale teraz dostajesz zaliczkę, to może kupisz. O matko! Przyjedziesz, słuchaj, następnym 8. razem. Przyjadę do was na żniwa. Adrian, przyjedziesz następnym razem, to zaliczki dostaniesz troszkę więcej. Dobra, ciociu. Bo ten jeden się tam ciągle dopytuje, nie? No. Starszy pan. Starszy pan. Ty ono widzisz. Ja mu teraz powiem, na co ja to wydam. Kobiety i alkohol. Żebyś miał znowu co pisać w komentarzach podrolnikowo FML, czy jakoś tam. Screeny mam, będziesz czerwony. Silnik jeszcze nieruszany w nim, a on jest po SKR-ach i po poprzednim właścicielu. A nasz też jest nieruszany i skrzynia biegów jeszcze nigdy nie tknięta. No tu było co, wsteczny i... Najlepiej, czy coś? Wyłamane dwa zęby były. Ale potem... i blachy są mocniejsze jak w tych nowszych. No. Ale Mariusz u jednego kupował przyczepę i on pokazywał nawet eksport na żółtych, było napisane. Tak? No, nie ma go tu.
Tą przyczepę, co kupił, to T46. On tam dość się zna i tu chodzi. No taki sam konstrukcyjnie jak ten mój, szerokie koła, ale jeszcze bez sprężyn. No jest to tak, da się upchany. A miałem się spytać o jedną rzecz. O. U was działa ten akumulator hydrauliczny? Tak. Ja. No u mnie nie bardzo, jest tak sztywny, jakby szedł normalnie to bez niego. Tak, co płynie, nie? Płynie, a mój nie, mój tłucze, muszę ten założyć dwa. A założone, te z boku, co tam jest? Nie, jeszcze ich nie zakładałem. Żadnych 50 chłodnic nie trzeba. Nie wiem, uwierzysz. Wiem. Nie uwierzę, bo wiem, dużo osób mi mówiło, nie mam. Że chciałeś chłodnicę jakoś cudować. Nie warto. Ja nie wierzyłem też temu, bo my mamy od 14 chyba roku, czy 15. No bo na polski rozum, jak patrzysz, ale, góry, taka mała ale nie na darmo klas wrzucił do lekcjona chłodnicę na plecy, no. Nie? Od góry, no. Chłodzoną. Jednak z boku zaciąga najwięcej. I się zrobi 60 na oleju od razu. O? A ja mam włożone dwie dodatkowe. U mnie na 4 chłodnicach oleju chodzi, ale to już 22 lata. No maszyna, super. No, co tam następnego prowadzisz, pokazać? No, do garażu. Ona jest cała po remoncie, nie? No, zatrzymamy. W zeszłym roku przenośnik pochyły był zrobiony. W 19 całe, wszystkie bebechy. Oprócz silnika jest cały zrobiony i skrzyni, oprócz tego jednego trybu, nie? Aha. A u mnie jeszcze podsiewacza w życiu nie ruszałem, łożysk na nim. Od nowości jego mamy, nie? Podsiewacz, wszystkie łożyska, wszystkie, jakie tylko były. I w headerze jest jeszcze dużo łożysk oryginalnych. No, header był robiony w 20, nie? My już go tak mamy dość przyglane, można powiedzieć, całego, nie? No, oprócz silnika już tak dość... Silnika nie trzeba, oleju nie łyknie, nie? O, mądrze zrobiony, że fotel do góry, to już nie trzeba się tyle męczyć. To miał poprzedni zrobione. No, fajne to. Tylko trochę musiałem poobcinać, wiesz, bo to krzywe, tu już nie było z tej strony, gdzie ma obciąć te. I u mnie to fabryczne, to sprężyna pod spodem nie działa, że on siedzi całkiem na glebie, nie? Padaczka. Albo za ciężki zawodnik. No, a tam ciężko. Ja dopiero przytaję, jak pojadę walczyć z teletubisiami. Ale ogólnie jest... Nie trzeba nam na razie innego. Po pierwsze 120 finanse... kosiłem na usługach przez parę lat, 2000, jak to akurat na studia chodziłem. I bez łaski dawał rady. 200 ponad była norma na wymianę wszystkich łożysk. Jak ja chodziłem do szkoły i po PGR-ach robiłem. 230 hektarów i... Było w książce łożyska WOL. No, a w moim oryginały i 2-4 samo to godziny. I tyle miał na rok skosić. No. Wiesz jeszcze, i żniwa trwały miesiąc, a nie tam jak dzisiaj bizon kosi tydzień. Jedno co w moim przerobiłem, to te lampy zamieniłem stronami, tamta jest krótsza, musiałem obciąć. Bo za każdym razem jak szedłem do headera, to miałem baniak rozcięty, nie? No, za niski jest. Ale teraz i tak o te rurki zahaczam, ale już tak nie boli. No. No to lecimy dalej. Nie jesteś krasnalem, to masz problem. A no tak. Nie, idziemy dalej, nie? Co tam i te dwa olbrzymy mnie ciocia zapraszają do siebie. Przecież ten łuk triumfalny to podnieśli, żebym się zmieścił. Tu jest Michała, tutaj sełat, nie? No i elegancko. A tam nasz kult tu jest. To jest Marek do przełom. Skotek kupiliśmy w Elcie, 70 tak? Biegu, ty. No, to są moje klasyki. To są klasyki, nie ma co jak. A ja też klasyka kupiłem. No. A Mariusza... Trudne takie miniaturkę sobie też zobaczyć. Jest z pierwszego wyjścia, nie? Siedmioosobowy. I klepie, i jeździ. No i to są właśnie porządne sprzęty. A już teraz mamy... Żółtego ją możemy nagrać, idziemy do żółtego. Idziemy do żółtego. Później jakby tu się tknęła. Bo dużo widzów też u nas pisze i... Ale to bardziej tych takich hejtujących. Kiedy. Mówię, kurde, nie ma kasy. Ale żółty kozacko naraz. Wygląda. Taki zadziorny bez tych budników. Taki kozacki, nie? Proszę obejrzeć film, nie? Stoi, ale na niego czeka taka główna kapitalka, nie? No rozmawialiśmy kiedyś na ten temat. Powiedz widzą, bo nie dowierzają u was to u mnie. Niektórzy myślą, że może sprzedany czy co, no czeka, tu ma wycieki i przedni napęd trzeba robić i hamulce i co i tam. Ogólnie jeździ, ale podnośnik, nie hamuje. Podnośnik działa, silnik odpala, ale już też się nie ma tam koło 3-3,5, ale go się od razu całego przejrzy. No, która no trochę tutaj ten przodek dostał, bo raz to wiadomo. Kańcową. Ale to się zrobi tutaj. Pewnie, przeklepie się i będzie jak nówko. No. Podnośnik ogólnie działa i trzyma też, nie? No, ale będzie przejrzany. Ze skrzynią nie ma. Ze skrzynią nie ma problemów, nie? No, ale też się przejrzy.
A, no może mi się nagradziwało, bo z wołami mam teraz problem, a ci powiem, kolejny producent, który się trochę tutaj nie tem. To ja ich zareklamuję. To jest tutaj Mariusza. Kupił no i porządny szczerze. Za 20 zł kupił. No nie żartuj. A powiedział, zrobił i zobacz, jak wygląda świniarka. Nie? No. Tylko nie było i wzmacniać. O, tu to możesz jechać. Czemu Michał ciągnie 10 setko po łąkach? Tu jest 12 ściana w tym baniolu. O! Teraz na polu Perkinsa. To teraz majątek na złomie weźmiesz za niego, nie? Nie, ale po co będzie nowe kupować? Ale ja wiem o tym. Ja wiem, że to pancerniaki. To było 2,5 tysiąca litrów, poszerzyłem oś i diesel jest ta sama, co była, no. Nie? I tą rurę trzeba było widzieć, gdzie są sprawiaki, ile on jest wyższy, nie? No jest. Zobacz tam u góry, tam ten włas jeszcze grubsza jest. Blacha. O matko boska, no. Tam to masz ze 30. No i teraz już Michał ma, bo kupił przyczepę z takimi szerokimi kołami tyrowskimi, nie? Ale nie pasują tutaj na te tarcze i facet będzie nam tarcze dorabiał i dostanie szersze koła. No nie? To wtedy się nie będzie zapadał. Bo jaki to głupio wygląda. Masa, no, ale masa własna to musi tutaj robić robotę, tu nie? Jest masa. Matematyk miał mnie wyliczyć, wiesz, nasz tutaj. Ja, tu są o, tu jest taki wał do ścieżek wałowania, nie? Kupiłem w zeszłym roku też właśnie używkę, nie? Tego Famarola. No, ja miałem, ale tą dużą, 1,85 m pokosu z pulchniaczem, co łamie źdźbła. A ja miałem ze spulchniaczem, znaczy się tata jeszcze miał, to go szybciej zdjęliśmy, jak go kupiliśmy. Ale u mnie to się spisywało. Do góry. Nie. U mnie się spisywał. No może inny już miałeś. Na takich fałkach plastikowych, łapkach. Z tyłu za tymi pasami była przekładnia, non stop się klin urywał. I taki moja chodziła non stop. Z blachy, wiesz, u góry, tam gdzie te widły chodziły, no. takie palce, fałki same. No to były, ale plastikowe u mnie, jeszcze mi zostały. Metalowe. A ja miałem plastikowe. I się tak ubiło w tej osłonie, że zawsze klin. Nie? Wiesz, jaką to robotę robiło? Że siano schło dzień czy dwa szybciej jak po tym. Bo ono było już nie dość, że było spulchnione, to jeszcze było przełamane, że szybciej oddawał wilgoć. Może to zmodernizowali, bo tu niosło szybciej, bo kupy narobiło, nie? No. Tu wał. Posiewny, nie? No taki, wiesz, do ściany. I co to się z nim tam napsuło? O, śpęgło, ale to ci najwyżej pokażemy w garażu moim. Właśnie jutro jadę właśnie do Malachinia, do zakładu ziemi, żeby mi tą coś zrobili. No bo z producentem nie idzie się dogadać. No w sumie ja to kupiłem w 17 roku. W jesieni, bo się pas ten pierwszy próbował. Konwencja? To była nóżka. I od tego czasu, no tam te 5 lat, ja pracował. No i o, śpęgło się okazało. Zobaczysz w garażu, co się okazało. No zobaczymy. Aha, czyli cięcie koszt. Dni koszta, dni koszta. Jaki serwis tak mawia? No. A znam ich. Doświadczenie. Ludzi z torbami puszcza. Słyszałem, że najgorsze są Fergusony. A, traktory. Bo przestał sprzedawać? No. Ja też to słyszałem. Jak mi Penda kiedyś obrażał, a kiedyś były najlepsze, nie? O. Nie ma czasu. Nie no, turpo to muszę nagrać. Turpo musi być. Pamiętajcie, imię zobowiązuje. Muszę nagrać turpo. Po 28 będzie ten dokańczany, nie? A widziałem, jak nim grabiłeś, to nawet latał. Prasował już nawet. Prasował? Bo jest dotarty, nie? Teraz tylko brakuje. Zaczepi takie tam. Zobacz, te zakładami już wy... są. Widziałeś? Widziałem. No. One były takie czerwone. Pamiętam. Ładnie. Młodzie ich tam podkoloryzują. Tu jest też, nie jest taśmą zawinięty. Kurde, to wy bogaci jesteście, jak wy na żółtym jeździcie. To co ja widziałem, że celebryta ma owinięte taśmką. Żółtą. Gości ciocia musi, widzisz, sponsorować, nie? Dobra, dobra, tam już u Kasi nie gadamy, bo mnie skarbówka zamknie. Ciocia, ja mam podatek z tego płacić? Nie. Ty, jak będę miał płacić podatek, to weź mnie adoptuj. My rodzina, to wiesz. No i gra. No. To szybciej się da ciebie zaadoptować jak rodzina. No, no. Też odpalił, ale akumulatora nie ma. Nie. Ja to... Na zimę, nie? To nie jak przyjedziesz następnym razem. Następnym razem przyjadę. O. Aha, jedziemy gdzieś tam w okolice tego sławnego miasta? Sławne. Bo tam ponowno będzie ten. Ktoś grill będzie robił. W sławnym mieście jest sławno. Testy kiełbasek. A sławno. No. Testy kiełbasek będą? Nie, będzie jakiś knur pieczony. O, uprzyrządowanie szwagier mnie pożyczy, bo mają takie potężne. Tylko trzeba będzie ten, no. Przystawkę pasową do ciapka, bo ten knur 200 kilo waży. Będzie go obracał. Mamy dwie przystawki. Kręci wuja. Nie ma sprawy. Bo oni mieli ten, na prostownik taki, nie, ale jego nie udźwignie. Zobaczysz, jaki jest dobry siewnik agromasz. Nie ma żadnej reklamy, nie? No właśnie. Akurat go Michał umył i stoi na dworze. Ale ja już słyszałem od...